Sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Zdzisław Gawlik odwiedził Tarnobrzeg. Przyjechał na zaproszenie posła Mirosława Pluty. Wiceminister przyjechał do Tarnobrzega, by wysłuchać opinii i porozmawiać z mieszkańcami Tarnobrzega i okolic o tym, jak Polska zmieniła się przez ostatnie 25 lat. Na spotkanie z wiceministrem, któremu przyświecało hasło „Możesz być dumny z Polski”, przybyli m.in. samorządowcy i przedsiębiorcy z terenu miasta i powiatu tarnobrzeskiego. Zostało ono zorganizowane w Zamku Dzikowskim. Chciałbym, żebyśmy postrzegali ten nasz kraj jako kraj, który jest, myślę, że powodem do zazdrości w wielu krajach w Europie, u wielu ludzi, mieszkańców wielu krajów. Żebyśmy nie patrzyli na nasz kraj, który jak gdyby podobno wedle niektórych jest ruiną, jest zgliszczem. I to jest moja intencja. Cieszmy się z tego, co udało się przez te ostatnie ćwierć wieku zrobić, przez te ostatnie 8 lat zrobić i próbujmy zrobić coś jeszcze, żeby uciekać do przodu, żebyśmy nie stracili, nie zaniechali niczego, żeby żyło się nam jeszcze lepiej. W czasie spotkania rozmawiano o działaniach podjętych przez rząd na rzecz Podkarpacia z zakresu m.in. energetyki, infrastruktury drogowej, szkolnictwa oraz rozwoju stref ekonomicznych. Zdaniem Zdzisława Gawlika region ten wiele zyskał. Mamy piękne drogi, z którymi możemy się cieszyć, nawet na tle innych części naszego kraju. Mamy piękne boiska, piękne orliki, których nie było, gdzie są znakomicie wyposażone w znakomitą infrastrukturę, gdzie nie tylko można spędzić owocnie czas, ale także można również skorzystać ze wszystkich środków, które to życie nam uprzyjemniają. Intensywnie rozwija się Dolina Lotnicza na całym Podkarpaciu, wychodząc również poza teren Podkarpacia. Intensywnie zmienia się również Podkarpacie, jeżeli chodzi o rozwój sektora IT i z tego możemy być dumni. Wiceminister odniósł się również do samego Tarnobrzega i tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Jesteśmy na terenie działania, czy może miejsca serca, gdzie bije serce tarnobrzeskiej strefy ekonomicznej, która również obejmuje swoim zakresem, obszarem działania różne części kraju. I proszę zauważyć, że na tym terenie podjęte były pewne działania, które spowodowały, że Pilkington obecny w Sandomierzu dalej się rozwija, czyli ta powódź, która dotknęła bardzo ten zakład, nie spowodowała, że ktoś się wystraszył i uciekł, ale przeniósł i dziś intensywnie rozwija swoją działalność. Ja z wielką satysfakcją obserwuję, jak zmienia się od momentu przejęcia przez miasto Tarnobrzeg jezioro Tarnobrzeskie. Jest to naprawdę powód do dumy, że udało się coś fajnego również dla ludzi zrobić i korzystają i cieszą z tego się, co tu mają. Czyli jest sporo obszarów na terenie Tarnobrzega, okolic, gdzie udało się sporo sensownego zrobić i myślę, że jest jeszcze sporo przestrzeni do zrobienia.